Bataszewskie inwestycje. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Bemowie przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich oraz Wrocławskiej. Za mną znajduje się przyszły park kieszonkowy, czyli mała publiczna zielona przestrzeń. Mają zostać tutaj zamontowane ławki oraz zasadzone drzewa. Mają powstać również trzy ogrody deszczowe. Jak na razie jedynie gotowe jest podłoże. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Witam Was tutaj, cześć i trzymam za nóż. I po tej wzmiance i dokładnie o tym, co powiedział właśnie Sykut, zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie opowiem Wam o parku kieszonkowym przy Powstańców Śląskich. Sykut już mniej więcej powiedział w dużym skrócie, jak to wygląda. I to, co teraz widzicie, to nie jest ten park kieszonkowy realizowany przez ZDM. To, co teraz widzicie, to jest nowy park, który powstał tutaj faktycznie w tym miejscu, również taki mały, również z budżetu obywatelskiego, jednakże on powstał z realizacji przez zarząd Zieleni i został oddany do użytku faktycznie już jakiś czas temu, mniej więcej jakoś w czerwcu, bo z tych czasów mniej więcej byłem w stanie znaleźć artykuły o tym, iż został oddany do użytku, więc tak mniej więcej w ten sposób wam strzelam. Tutaj jeszcze taki mały skwer faktycznie, w którym ja sobie siedzę i nagrywam cały ten materiał, możecie zobaczyć na ławce siedzę. I co do niego nie jestem w stanie wam powiedzieć mniej więcej kiedy powstał, ale to też jakiś czas mniej więcej większy temu. I mamy też całe skrzyżowanie w tymże miejscu, Powstańców Śląskich i Wrocławskiej. Co warto podkreślić, w tymże miejscu nie ma jakkolwiek przejazdów rowerowych, jest tam tylko przejście dla pieszych, ale o tym powiem już bezpośrednio po ciekawostce. Co mogę powiedzieć a propos tego gigantycznego skweru, przepraszam, parku kieszonkowego, który faktycznie tutaj powstaje. Park kieszonkowy, który powstaje, widzieliście, on tam bezpośrednio obok McDonalda przy skali parku powstaje, no taki mały fragment w tymże miejscu. On tutaj oczywiście ma swoje wszystkie założenia. Wśród zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego dominują drobne, ale ważne inwestycje. Polegają one na usprawnieniu infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także na wzbogaceniu przestrzeni publicznej zielonej. Do tej pory zrealizowaliśmy 250 takich projektów i jesteśmy w trakcie wykonywania kolejnych. Jednym z nich jest właśnie budowa parku kieszonkowego na Bemowie. I to, co teraz widzicie, to jest właśnie ten skwer, o którym wam mówiłem, również z drogą rowerową, która się tutaj zaczyna znikąd. W ogóle tutaj jest dużo dróg rowerowych, które dojeżdżają do tego właśnie skrzyżowania, a samo skrzyżowanie nie jest przygotowane na taką rzecz, jakby tutaj przejazdów rowerowych nie ma. Dalej mamy oczywiście ten park drugi, który powstał już jakiś czas temu. Ten park, który teraz właśnie widzicie, właśnie powstał też kieszonkowy park zrealizowany tutaj. Tutaj jest 700 sztuk krzewów, 9 nowych drzew, no, jest parę ławek, warszawskich ławek, bo tu jest zaznaczone warszawskie ławki. No i oczywiście bujana ławka, która Sykutowi się spodobała, zresztą mu się nie dziwię. No i tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście ten nowy park kieszonkowy, który aktualnie jest realizowany przez ZDM. I co jeszcze nie mogę powiedzieć? No, to, że w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania przy ulicy Powstańców Śląskiej i Wrocławskiej ułożono zostanie niewielkich rozmiarów skwer. Zastąpi niezbyt estetyczny plac, wykorzystywany dziś głównie do parkowania aut dostawczych. Będzie to właśnie tak zwany park kieszonkowy ze 7 ławkami, 18 drzewami. Dodatkowo 6 drzew zostanie posadzonych nieopodal między torowiskiem a wschodnią jezdnią ulicy Powstańców Śląskich. Całość domknie utworzenie 3 ogrodów deszczowych w pasie dzielącym jezdnię ulicy Wrocławskiej. Co warto podkreślić, całość miała zostać zrealizowana, jeżeli chodzi o inwestycje tego przedsięwzięcia, do końca października. Zdjęcia są z listopada. Więc jak możecie domyślać się, no niestety ZDM-owi nie udało się tego zrealizować w czasie. Raczej wykonawca, który to faktycznie tutaj realizował. Wykonawca zebrał już betonową nawierzchnię placu oraz usunął dotychczasową niezbyt elegancką infrastrukturę w postaci donic i ławek. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod przyszłe nasadzenie. I podłoże już mamy. A tutaj oczywiście jest dalej torowisko, to tam bojowe, które zresztą też mogą być już w tym miejscu zielone, ale jeszcze nie jest. Czas na ciekawostkę od Sykuta. Po drugiej stronie ulicy Powstańców Śląskich znajduje się inny park kieszonkowy. Znajdują się tutaj elementy małej architektury, jak dwa domki dla owadów, czy ta bujana ławka. Jest to fajne miejsce, aby sobie odpocząć wśród krzewów i drzew. A jakbyście chcieli wiedzieć, to przejścia nie ma. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
No i dokładnie tak jak Sigurd powiedział, i mniej więcej dokładnie tak jak zobaczyliście, tak wyglądał ten mały park kieszonkowy zdobiony przez zarząd zieleni. A o czym ja chciałem powiedzieć, to jest to, iż jak widzicie, no całkowicie to już po ciemku było nagrywane. Lekkie światełko ja miałem tylko przy sobie. I to jest jeden właśnie z elementów, który faktycznie pokazuje, przynajmniej jak dla mnie osobiście, że zmiana czasu faktycznie nie ułatwia, tylko utrudnia życie. No tak na spokojnie o tej 16, jak my to nagrywaliśmy, byśmy mieli jeszcze całkiem ładne światło przez co najmniej pół godziny lub nawet dłużej, a tak nagrywaliśmy już całkowicie po ciemku, zresztą jak niedługo zobaczycie jeszcze jeden film o windach właściwie na stacji metro Polemokotowskie. Na koniec to tak jak teraz lecimy do Donem, możecie zobaczyć, że na tej całej trasie, tak jak teraz właśnie widzieliście, powstaną nowe przejazdy rowerowe. To jest oczywiście planowane, to nie jest tak, że to jest, ale nie jest realizowane, w sensie, że jest to w planie, ale nie ma. Tak, będzie to powstanie faktycznie. To nie jest tak, że Zarząd Dróg Miejskich zapomniał o tym miejscu i po prostu, no są tyle podtery rowerowe, i nic się z nimi nie dzieje. O ile jakiś czas temu miałem dostać właśnie miejsca, mniej więcej lokalizacji wszystkich rowerowych teleporterów, nie dostałem do aktualnego momentu, o tyle wiem, że faktycznie jest ich całkiem dużo jeżdżąc po całym mieście na monocyklu elektrycznym. I dzięki czemu wiem, że faktycznie to nie jest najlepsze. Na przykład mamy takie jedno miejsce, jak się jedzie Prymas Tysiąclecia, gdzie nagle jest droga rowerowa, się ucina, są schody, oczywiście są szyny, są pochylnie nawet, ale co nie zmienia faktu, znaczy nie ma pochylni, tylko jest taki podjazd ostry, co nie zmienia faktu, że nie ma zjazdu dla rowerzystów. Trzeba tam faktycznie zejść, a później jest już wyjazd dla rowerów, więc bardzo dziwna sytuacja. I takich miejsc powinno być jak najmniej, aby było to coraz lepiej zlokalizowane. Tu jest właśnie mniej więcej projekt, jak to będzie wszystko wyglądać po przebudowie. Musicie się zatrzymać i obejrzeć. No i co tu już nie mówić, to co właśnie wam pokazałem, czyli ten projekt tej przebudowy skrzyżowania, nie będzie realizowany w tym roku. Jest planowany, iż zostanie powstanie. Nie wiemy kiedy. Wiem tyle, że ten projekt, który widzieliście, jest mniej więcej z lutego tego roku i jest to w planie. Nie wiemy na razie, kiedy ten plan będzie zrealizowany. Ale to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Taki trochę dzisiaj inny film niż zazwyczaj, no bo faktycznie zazwyczaj jakieś inne inwestycje, jakieś kolejowe, a nie z parków. Ale sądziłem, że taka trochę odskocznia może być dobrym pomysłem w moich filmach, abyśmy trochę pomyśleli o czymś zupełnie innym. A o tym parku to już zamierzałem nagrać film mniej więcej od miesiąca, ale spokojnie, teraz przyda mi trochę ciekawych filmów o trasie Mostu Północnego, czy o windach na Polomokotowskim, o jakichś tam kolektorach, no i oczywiście o LK7, ale to już niedługo. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!